A to, co za moment zobaczysz, wydarzyło się naprawdę. Ale co się wydarzyło, to ja nie mam pojęcia, bo dopiero ruszam. W każdym razie jest sobota. Coś chyba źle polazłem. 4:30 rano, jestem na lotnisku i będę próbował dotrzeć do Londynu. Więc coś musi się tam wydarzyć chyba, do cholery. Nie no, coś chyba popierdziaczyłem. LVBet jest głównym sponsorem kanału Kartofliska. Rejestrując się z linka pod filmikiem, oprócz bonusów dostajesz kartofliskową koszulkę za darmo i wspierasz niedorozwój kanału Kartofliska. Dzięki. A to samo może zrobić na przykład kupując koszulki zespołu RKS Hów Dół w sklepie kapitanbomba.pl, wpisując hasło Kartofliska. Na to hasło 10% zniżki na cały asortyment kapitanbomba.pl. A wycieczka odbędzie się w samotności, bo taką sobie dzisiaj wybrałem atrakcję w miejscu docelowym, że aż głupio mi to było komukolwiek proponować. No więc ruszam sam, ale dlaczego nikogo nie ma na tym lotnisku? Chyba naprawdę coś popierdziaczyłem. No i udało się, no jestem w tym Londynie i co tu dużo pierdzielić, no widać, że wszyscy dookoła żyją tylko tym, co ma wydarzyć się dzisiaj wieczorem. No zawody w szachoboksie dzisiaj będą. Tak, dzisiaj będzie turniej szachoboksu. A to kurwa co jest? Ja miałem jeszcze taki niecny plan, że przed tymi szachami i boksem to pójdę sobie na mecz piłkarski. I przed chwilą upewniałem się, jak na ten mecz dojechać i się okazało, że co? Że mecz jest odwołany, bo za zimno. A takie plany były, no. Najpierw to ja w ogóle chciałem pojechać na mecz zespołu Maccabi Londyn. Ale Maccabi gra gdzieś za daleko i bym się potem na te szachy nie wyrobił, więc zmieniłem ja sobie na Cock Fosters. Bo to tak trochę kutasiarstwem zajeżdża, więc stwierdziłem, że tam może być dobry poziom. Zwłaszcza, że to chyba miała być 9. liga. No ale nie ma 9. ligi, Cock Fosters mecz odwołał. No ja teraz w ramach rozpaczy idę do hotelu popłakać sobie w poduszkę. Do mojego ekskluzywnego hotelu, bo nota w Google'ach to jest 2.6. Więc to nie byle jaki hotel będzie chyba. Z nie byle jaką poduszką do płakania. No jest! No nie wiem, o co ludziom chodziło. No przecież bardzo ładny pokój jest, no. A że umeblowanie takie sobie... Tu pewnie jest mebel, o. No a jak? No tu jest najważniejszy mebel. A poduchy do płakania to mam nawet dwie. A dużą zaletą tego hotelu jest także to, że biorąc tutaj prysznic, to ja się na pewno nie poparzę. O, no tylko żebym nie zamarzł przy okazji. No bo nie ma ciepłej wody za bardzo. Taka jest lodowato-letnia. No dobra, popłakane, makijaż poprawiony. Można więc ruszać na to Party of my life. Bo tak ten event roboczo nazwałem. Party of my life. No i zobaczymy, czy słusznie. Wio. A dzisiaj w Londynie to w ogóle jest wielkie szaleństwo. No trzeba to przyznać. Dzisiaj podobno ma paść rekord, jeśli chodzi o wypite piwsko. No najwięcej piwska mają wypić w historii Londynu, w knajpach dzisiaj. Ale powiem Państwu szczerze, że chyba nie do końca jest to związane z tym szachoboksem. Bo w tym samym czasie na Mistrzostwach Świata Anglia będzie grała z Francją. I zaczynam podejrzewać, że to właśnie ten event bardziej tych Angolii elektryzuje. Anglia, Francja, a nie ten szachoboks. No zobaczymy. I dotarłem! To chyba tu! No kurde, kolejka jest. Jaka kontrola. Kontrola jak na wielkich derbach. O kurwa! No i jestem! Miałem dziś nie pić, ale skoro ma być rekord, to co no? Ja im nie pomogę w biciu rekordu. Chyba w oblewaniu się piwem ten rekord będę bił. Dobra, poprawka. A tak w ogóle, to tam zaczęła się już transmisja z tego wydarzenia. Aż sprawdziłem, ile osób ją ogląda. 22! 22 osoby to już jest coś, to jest już tyle samo co na boisku. Więc śmiało można powiedzieć, że szachoboks jest tak samo popularny jak piłka nożna. Kurde, już się zaczyna. No i jest pierwszy zawodnik. Z Finlandii, no to międzynarodowe zawody są. No i się zaczęło! Będą się teraz napierdalać! No to sru! I zaraz kolejna runda szachu! No już jakieś pojedynki się zakończyły, więc nawet mogę powiedzieć, że znam zasady tego sportu. Ale jakieś super skomplikowane to nie są. Pojedynek zaczyna się rundą szachową.
która trwa chyba 4 minuty. A po rundzie szachowej panowie wjeżdżają na ring, zabierają szachownicę, a zawodnicy zaczynają się napierdzielać. Nie wiem ile minut, bo nie ma tu nigdzie zegara. Albo ja nie znalazłem. Tak to się wszystko toczy na przemian do skutku. Czyli albo ktoś musi dać mata, albo któryś z zawodników musi wygrać przez knockout. Czyli teoretycznie taki pojedynek może trwać kilka dni, skoro mają do skutku. Poszedłem do baru, przemyślałem sprawę i jest jednak inaczej. Bo w tych pojedynkach szachowych mają jakiś tam limit czasu. Chyba 10 minut na wszystkie ruchy. Więc kiedyś to się skończy. Ktoś się wyzeruje i przegra. Więc kilka dni to nie potrwa. Jednak jak na tamtą chwilę nie byłem wybitnym ekspertem od szachoboksu. A teraz już jestem. Wystarczyło pójść do baru. Taka rada, że jak będziecie na jakiejś dyscyplinie, której nie rozumiecie do końca, to przy barze was może olśnić. Ja pierdzielę, kolejna wygrana w szachach. Na razie nie było knockoutu. Wszystkie walki wygrane przez maty. Sprawdziłem, że Anglia remisuje z Francją 1-1. Jak widać, wszyscy są bardzo tym tutaj przyjęci. To chyba pełna nazwa tego miejsca, Cloakroom Arena. Po polsku by to ładniej brzmiało. Kloaka Arena. W takiej kloace to ja bym nawet powalczył. Tylko wolałbym, żeby zamiast szachów było na przykład taplanie się w gównie. O, boks może być. Nie raz już się w pierdol dostawało. No i to już ostatnia walka, walka wieczoru. I to jest walka kobiet. Ktoś czuje, że tu będzie knockout przynajmniej. Pomiędzy zawodniczkami jest 17 lat różnicy. Słuchałem fragmentu wywiadu z jedną z zawodniczek, z tą młodszą, przed walką. Ona powiedziała, że w szachy to ona nie za bardzo potrafi. I więc ona musi dopierdolić tej drugiej. Bo inaczej to przegra. No nawet w walce kobiet nie było knockoutu. Też się zakończyło na szachownicy. A było tak blisko, już krew się pojawiła. Ona miała nos roztrzaskany, ale i tak przegrała na szachownicy. Ale ta impreza jak ludzi zainspirowała. Niektórzy zaczęli grać w szachy po zakończeniu. A mnie akurat naszło na napierdalanie się. Ale ring akurat zwinęli. Teraz to ja się mogę napierdolić co najwyżej w jakimś barze. O, może tam. No i nie jestem pewien, czy to było party of my life. No nie jestem pewien, ale party of the day raczej było. No już mamy niedzielę, o kurde, ciepło. No właśnie, jeszcze mam teoretycznie kilka godzin w tym Londynie na zwiedzanie. Ale co ja będę zwiedzał, no już chyba lepiej, kurde, jak ślisko. Pojechać na lotnisko lepiej i... No i tam posiedzieć w spokoju. Zwiedzanie jest przereklamowane. No i to była bardzo dobra decyzja. Jak się zwiedza, to można sobie zrobić tylko kuku. A tutaj... Na lotnisku czuję się bezpiecznie jak nigdzie. LVBet jest głównym sponsorem kanału Kartofliska. Rejestrując się z linka pod filmikiem, oprócz bonusów dostajesz kartofliskową koszulkę za darmo i wspierasz niedorozwój kanału Kartofliska. Dzięki. A to samo może zrobić na przykład kupując koszulki zespołu RKS Hów Dół w sklepie kapitanbomba.pl, wpisując hasło Kartofliska. Na to hasło 10% zniżki na cały asortyment. Kapitanbomba.pl. Taka jest prosta reguła. Jeśli chcesz wygrać, to musisz zagrać.